Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored 2. Na start, którego lecimy dalej z fabułą. Składać się na razie raczej nie. Co muszę zrobić, żeby pomóc ojcu? Kim właściwie muszę się stać? Poniekąd nim sprzed 15 lat. Babkach. Dobra, lekko brwałem, ale zregeneruję za to. Wiadomo, w tym standard... mieście jest aż gęsto od ludzi Duke'a. Słuchajcie, mam złe wieści. Ramsay zniknął, kapral Moore zajrzał do cesarskich komnat i okazało się, że Emily Caldwin najwyraźniej zdołała zbiec z Tower. Musimy ją znaleźć. To tyle, znacie swoje rozkazy. Pokryć teren i odnaleźć zbiega. Siedzimy w tym po uszy razem z Duke'em Serkonos. Nieodwołalnie i nieodwracalnie. Czemu jak na złość nie ma tutaj takiego dobrego spadku? Że mógł tak fajnie zejść, bo tam jest kurde punkt kontrolny. A przy punkcie kontrolnym zawsze są jakieś fajne fanty. Zawsze. Zazwyczaj są. Uwaga, mieszkańcy Dunwall. Dziś w tę smutną rocznicę obchodzimy żałobę po naszej tragicznie zmarłej cesarzowej Jessa... Przestań! No, miałem się pytać właśnie, czemu tak nagle przerwał. Już wiadomo czemu. Już myślałem, że taki błąd gry, ale nie, ktoś mu się po prostu wbił do tego. Do tej jego kanciapy. Czy tam tego pomieszczenia w tej rozgłośni. Dobra, zobaczmy. Nie, Boże, nie wczytuj niczego, tylko zapisz ponownie. Eliminacja z góry. Oj, tu już można z góry kogoś ogłuszyć, tak? Czemu dopiero w tym odcinku? Tfu! Czemu dopiero w tym? W tej części? Czemu Korbusz nie mógł tak robić? Chyba, że jednak mógł, tylko ja po prostu o czymś nie wiem. Iksir i... tyle. Ale patrzcie, było S i J, czyli Sokołow i J od jej nazwiska Piero. Joplin chyba miał nazwisko, nie? Joplin albo Joplin. Coś takiego. Muszę znaleźć jakiś okręt. Chwała Delaili! Pierwszej tego imienia! Co więcej, była cesarzowa Emily Caldwin jest od teraz poszukiwana za zdradę. Każdy złapany na wspieraniu Emily Caldwin będzie aresztowany i ukarany grzywną. Obywatele Dunwall, pozostańcie w domach! Zalecamy nie wychodzić na ulicę, póki nie ucichną zamieszki! Niedługo nie będzie się już dało oddychać. Okej, to było niebezpieczne, ale na szczęście udało mi się... Co? Też poszukam. Okej, to niekoniecznie poszło. Ej, no serio, jeszcze bym go mógł złapać. No to skoro nie czy dobrą rzecz wczytałem. Delaila Caldwin jest nową cesarzową. Chwała Delaili, pierwszej tego imienia. Co więcej, była cesarzowa Emily Caldwin jest od teraz poszukiwana za zdradę. Każdy złapany na wspieraniu Emily Caldwin będzie aresztowany i ukarany grzywną. Obywatele Dunwall, pozostańcie w domach. Zalecamy nie wychodzić na ulicę, póki nie ucichną zamieszki. To Emily Caldwin! Ja pierdolę, czemu tu kurwa jest tylu typa? Ja serio chciałem po prostu tutaj przejść cichcem. Tylko nie wiem, czy gra mi to teraz umożliwi. Chwała Delaili, pierwszej tego imienia. Co więcej, była cesarzowa Emily Caldwin jest od teraz poszukiwana za zdradę. Każdy złapany na wspieraniu Emily Caldwin będzie aresztowany i ukarany grzywną. Obywatele Dunwall, pozostańcie w domach. Zalecamy nie wychodzić na ulicę, póki nie ucichną zamieszki. To już może dupę, czy nie?
Statek jest przy dokach, twoja najbardziej realna szansa na ucieczkę. Chciałbym tylko raz to zapłaciła za drink. Jeden cholerny raz. Czy to za dużo? Tak, graj po swojemu, wiem. Piszę grę. Już mi się nie chce znowu słuchać tego durnego gadania od nich. Dobra, Jakuszy jeszcze nie mam niestety. Mogę się nią wyratować. Jest tam kto? Też poszukam. Mówiłem jej nie raz, nie dwa i nie tysiąc. Kuźwa! No musiał się jakiś jeden odwrócić w moją stronę. Wracając. Chętnie bym użył kuszy, ale nie mam. Więc moja jedyna szansa, żeby teraz jakoś odwracać ich uwagę, poza oczywiście rzucaniem czymkolwiek, to pistolet. Ale no, pistolet to raczej zwróci uwagę. Rozejrzę się. Większej liczby osób niż bym chciał. Chociaż w sumie to nie jest taki zły pomysł. To nie jest taki zły pomysł. Czekaj. I się oddalmy po prostu. Ktoś tu jest. No, ktoś się tu znajduje. Ktoś w najbliższej okolicy. Jeden typ. Dobra, to będzie bardzo szybka akcja w takim razie. Też poszukam. Co się tu dzieje? Obywatele Dunwall! Dla dobra własnych rodzin winniście ujawniać wszelkie informacje o Emily Colwin i Corbata. Jezu, nie wierzę, to się jeszcze udało! Oraz zdradę stanu. Ale ten nie zauważył. Okej. Dobra, ale czyli jak chcę się pozbyć tamtych, to muszę strzelić bliżej. Na przykład właśnie tu. No jak on mnie zauważył? Jezu, no dajcie mi przejść, kurde, przez ten checkpoint. Tam mogę iść tako, ale nie chcę iść tako. Chcę zwiedzić ten punkt kontrolny. I zarówno jeden, jak i drugi. Bo w obu są fajne fanty. Róż poprawka, w obu powinny być. Fajne fanty. Nic nie ma! Ja pierdolę, jak nie mogę, kurwa, z tego. Jakbym się nie cofnął, tylko od razu tam wszedł w niego, to bym go jeszcze zdążył poddusić. Za wcześnie. Ale kurde, to jest to, jak się już tyle grało z mocami, to nagle granie bez mocy musi walnąć. Troszkę boli. Gdzie idziesz? Zamknij mordę. Dobra, nie ma alarmu, świetnie. Muszę się skupić na obowiązkach. Zapomnieć o tym pocałunku. Dobra, żeby zaś tego nie przechodzić, poproszę o kolejny zapis gry. Ten pocałunek. Tu. I nic istotnego poza flaszką odwrócenia uwagi. Mam dość tego całego cyrku. Płacę duże pieniądze, żeby takie rzeczy się nie zdarzały.
Obywatele Danwall, pisałem na walkę dla dobra własnych rodzin, kanibalizm, cuda to nie wszelkie informacje o Emily Colwyn i Corva Tano, poszukiwanych za morderstwa oraz zdradę stanu. No zjazga, muszę się wysiekać. Co się tu dzieje? A ten tu skąd? Ale muszę przyznać, nie spodziewałem się, że ktoś tu będzie. Muszę porozmawiać z kucharzem. To w ogóle nie smakowało jak gołębie. Co za wstyd! Nie będę mogła urządzić kolejnego przyjęcia przez co najmniej miesiąc. Wow, tragedia, masakra. Obywatele Danwall, dla dobra własnych rodzin widzicie ujawniać wszelkie informacje. Jeszcze na górze ktoś jest. Corva Tano, poszukiwany za morderstwo. Nie długo nie będzie już się dało oddychać. Dobra, zostaw go tutaj. Też zapisz, też to zapisać, bo chcę. No, chyba se żarty stroisz! Co się dzieje? Dlaczego dostałem autosave'a w momencie, w którym gościu się na mnie zaczął gapić? A nie, to ja tak to zapisałem. Brawo ja. To Emily Colwyn! Zdradzieckie bydle. Dobra. Co się tu dzieje? Stać! O, skoncentrowany atak. Przytrzymaj trigger, by przygotować skoncentrowany atak, po czym puść, by uderzyć. Przeciwnicy, których dosięgnie, zwracają uwagę, będzie można dać im śmiertelny cios. Okej. Okej. Ja to. Nie będę szedł totalnie w skradanie. Będę się skradał, ile będę mógł. Nie będę też unikał walki, ale będę jak najbardziej unikał zabijania. Co jest tutaj? Szklanka. Hajsu. Nic więcej. Tutaj coś. Save. Proszę. Co za cymbał wsadza pistolet do sejfu? Jakbym jeszcze zabrał tę jedną monetę, zanim to by się zamknęło, to byłoby świetnie. Mogę wszystkie? O chuj, mogę otworzyć wszystkie. No to otwieramy, otwieramy! Lekka sakiewka, tyle. Na górze, nic. Okej. Okay. Ten mogę? Nie, ten nie mogę, tego nie mogę. Tutaj dwie monety, no to niewiele. Tutaj nieistotne. Tu, kuzańska ruda. Ale widać, że ktoś się do tego miejsca dobrał przede mną, nie? Też nic istotnego. Okej. Okay. Też nieistotne. Brak czegoś ciekawego. Dobra, trzy sejfy do otwarcia. Wszystkie trzy są puste, no nie wierzę. Okej. Okay. Też pusto. Też pusto. Dobra, weźmy tryb skradania. Może się przydać. Trochę jedzonka. Jeszcze więcej naboi. Kolejna kasa. O,
List do Laury. Od jakiegoś Boyla. Ale dobra, nic istotnego z tego co widzę. Też pusto. Ustaw alarm. To już chyba jest spokój. Tylko tych trzech tu było. No i niestety niewiele więcej się tu znajduje. Tutaj drzwi do otwarcia. Czyli to przewrót. Goldwynowie wreszcie upadli. Nie spodziewałem się, że kiedyś nadejdzie ten dzień. Najwyraźniej tak. I nawet legendarny Corvo Atano nie mógł na to nic poradzić. Na tym wszystkim da się zarobić. Wiem, co mówię. Nie powinniśmy o tym rozmawiać. No to do zobaczenia. Jasne. Tylko się Emily pojawiła, nie? Dobra, tu widzę, jest też takie przejście od tyłu. Hey! Cicho siedź. Eliksir. Okay. Wydawało mi się przez chwilę, że coś słyszałem, ale... Mogło mi się tylko wydawać. A, to jest, to jest jak wejście do tego budynku. Czyli krótko mówiąc nieistotne dla mnie. Już. Mam przetworzony trant tutaj widzę. Tutaj pusto. Czyli tak trzeba iść w tamtą stronę. O, 10 monet teraz jest wart. Był 30. Ciekawe. Zobacz kolego. Ej, nie chciałem się tu zamykać. Chciałem to zamknąć z typem w środku. Ta droga jest zamknięta z rozkazu Straży Miejskiej. Zamknięta? To co ja mam teraz zrobić? To nie jest mój problem, obywatelko. Polecam wrócić do domu. Jeśli się nie przedostanę, to z moim sklepem koniec. Cały miesiąc do niczego. Uwierz mi, nie chcesz teraz chodzić po tych ulicach. No, teraz znikaj. Jacka, muszę się wysiekać. Ale jestem głodny. Dobra, jeszcze się udało. Checkpointik tam kawałek dalej. Tego wcześniejszego się już raczej nie zdołam cofnąć. Chodź. Dobra. Albo mi się wydaje, albo słyszałem brzęczenie kościanego amuletu. Chyba jeszcze nie mogę żadnego amuletu znaleźć, co nie? Chociaż to było nawet interesujące znalezisko. No musiał się tamten obrócić! Pomoc zbiegłym będzie od teraz karana śmiercią! Wspomóżcie Straż Miejską w tym okresie trzenia! Najpierw kończy nam się wielorybi olej, potem mordują ludzi, a teraz to, cokolwiek to jest. Po co zakrywasz twarz? No, domyśl się. Zobacz, to jest taki teren neutralny. No bynajmniej pod względem tego, że nic mi tu nie zrobią. Elaine słyszała wcześniej, jak straż między sobą walczy. Marnie to wygląda. Okej, tyle kasy. Okej, niewiele więcej tu widać. Reguluje wszystkie opłaty i podatki. I płaciłabym też łapówki, gdyby tylko dało się tak odblokować drogi. Coraz trudniej było zarobić w Dunwall na życie, ale teraz wszystko się zmieni. Straż Miejska ma pełne ręce roboty z tym całym zamieszaniem, poczynaniami tego mordercy i w ogóle... Przeklęty gang kapeluszników.
pomiędzy rządzącymi. O to mi właśnie chodzi. Potrzebujemy sieci sklepów z kontrabandą, dokładnie tak jak to urządzili na południu, na Serkonos. W Kulero i Karnace ludzie się bogacą, nawet płacąc najwyższej straży łapówki za niewchodzenie w paradę. Tak więc postawimy kilka czarnorynkowych sklepików, będziemy upłynniać wszystkie zdobyte fanty i organizować sprzedawcom ochronę. No tak, i jeszcze my bierzemy udział od sprzedaży. Jak słowo daję, ten jeden raz nie będziemy mieli pod górkę. To się okaże, panie kolego. Schowamy. Ran. Ciekawe, jakbym w niego strzelił, to czy by się zapalił. Jak pamiętacie, Tran był mocno łatwopalny. Mocno wybuchowy. Ale mnie, kurde, interesuje, czy jakbym rzucił komuś butelką prosto w cymbał, to czy bym go tym ogłuszył, nie? Tutaj. Tu. Czekamy. A tutaj mamy destylator, tylko nie ma, widzę, tych fiolek na eliksir. Byśmy mogli sobie natworzyć niewiele więcej. Okej, mamy ten statek. Ale jeszcze chcę zobaczyć z drugiej strony. No nie mogę. Nie mogę z tego odpuścić, nie? Jak tu wejść kawałek wyżej? Tu. No kurwa, łap się. Dziękuję. Dobra. Tu skradam się cały czas. Tam jeden typ, tu jeden typ. Dobra, zapis. Bo chcę mu skoczyć na łeb, tylko pytanie, czy on tu jest sam. Za daleko byłem. Ale też mi widzę, typ wypatrzył z tamtej strony. Odwróć łapetynę w drugą stronę, co? Nie interesuj się nie swoimi sprawami. Dobra, mam takie ściemnienie na dole, to jestem w trybie skradania. To jest odszedł. Mam nadzieję, że przyjmą moją prośbę o przeniesienie. Co? Co musimy robić? No dobra, zobaczmy. Co to było? Kurde. Pomogę w poszukiwaniach. Byle się ten drugi nie odwróci, byle się ten drugi nie odwróci, byle się ten drugi nie odwróci. Ależ to śmierdzi, muszę sobie załatwić zapasowy mundur. To ja sprawdzę tutaj. Z drugiej strony ktoś jest? Też poszukam. Nie, tam ktoś spadł. Dobra, tego możemy wziąć. Ciekawe, kto to był. I ogłuszyć. Jestem kolejny. Żeby nie spać z nim do wody. Jestem tu. O kurde, czemu oni tak idą? Coś się poruszyło. Nie ma wątpliwości. Na górę, na górę. Bądźcie ostrożni, chłopcy. Miejcie oczy szeroko otwarte. Tutaj nic. Dobra, mogę tutaj najwyżej iść na górę. Fuck, fuck, fuck. Co? Ajajaj. Dobra, ci się cofają na szczęście.
Ten się odwrócił. Tak, więc chodź ze mną. Tu go prawie na pewno nikt nie znajdzie, więc niech sobie tu leży. Na górę. No. Na górę. No i to. Dobra, ale ponieważ fajnie poszła akcja, to kolejny zapis poproszę. Tak serio, Emily? Nie mogę się już doczekać, kiedy te moce dostanę do ręki, nie? Naprawdę. A raczej te najbardziej domyślną, czyli wspomaganie w ogóle wspinania się. Stój. Przejdź. Dobra. To jest mapka. Klub, to w klubie byłem. Kurier, w kurierze nie byłem. Brama i zbrojownię warto odwiedzić. Piątka to biuro Boyle Industries. A ja się znajduję tutaj na schodkach. Okej. Pewnie, wie gościak rozmawiać z szefem. Co za tu pożłas. Czekaj, tutaj, tak? To jest ten klub. Ej, ale za to szanuję, że ta tekstura jest przetłumaczona. Dobra, tutaj się znajduje. Coś tu jest nie tak. Tak, w pubie byłem. Zaraz obok pubu po drugiej stronie jest kurier, to tam by się przydało jeszcze zajrzeć. Co? Nikt go nie widzi. Pięknie. Może mogę to w sumie zostawić. Ryzyk? To Emily Coldwell. Ryzyk się nie opłacił. Znaczy dobra, w sumie to nawet by się opłacił, gdyby nie to, że trochę za wolno zszedłem. Ja z tego samego błędu nie popełniłem. Muszę się skupić na obowiązkach, zapomnieć o tym pocałunku. Ten pocałunek. Jest tam kto? Nie. No cóż. To był Fuchs. Ale patrzcie, to już mi wystarczająco szybko zaliczyło to zajście. Pewnie wie dość, jak rozmawiać z szefem. Zobaczmy też, co się tutaj kryje. Mamy pierwszy granat. I coś tutaj. Rozkaz opuszczenia doku. Kapitan Ramsey naprawdę nie próżnował. Ale mnie potrzeba statku. Co? Też poszukam. To Emily Coldwell. Aha, ten skąd się tu kurwa wziął? I czymże się autosave zrobił, nie? Niestety. Poczekaj, ja tam sprawdzę. Coś tu strasznie śmierdzi. Dobrze, że sprzątanie to nie mój obowiązek. Nie, daj mi go. Prawie na pewno wyglądało jak... Nie wiesz, ale coś... Jego zostaw tutaj. Jeszcze monety. Kapitan Ramsey naprawdę nie próżnował, ale mnie potrzeba statku. Dobra, nie. Nie, wczytuj. Zapisuj. Zapisuj. Tak, tu się dało dojść. Coś się ruszyło. Nie mam wątpliwości.
Wydawało mi się, że... Ciekawe, kto to był. Miejcie oczy szeroko otwarte! No i nic! Dobra, to było idiotyczne akurat, co ja chciałem teraz zrobić. A wiecie, co jest zabawne? Ja kurde, nie mam tego. Nie mam tyle mobilności, żeby wskoczyć na górę i ten, się uporać tam. Chwila, kto... No ej, skąd ten drugi się tu wziął? Jeden tu miał być gościu, tylko i wyłącznie. Co? Nigdy się nie wybierasz! No chodź, no chodź. No, no chodź, cwaniak. No chodź. I morda w kubek. Już dojdzie do walki, to niech to jest takie chociaż pojedyncze. Pojedyncze przypadki, żeby mógł ich tak, żeby właśnie mógł ich tak fajnie ogłuszać. No właśnie, tak coś czułem, że to też przecież mogą jeść. Trochę monet. Stolet. Dobra, żeby zaś tego nie powtarzać, to kolejny zapis poproszę. Na razie pusto. Ale więcej tranu. Więcej też trupów. Jest tam kto? Nie. Wydawało ci się. Jednak nic. Pięknie. Coś mogę z niego też zabrać. O, raczej go tu nikt nie znajdzie. Co muszę też tutaj robić? Daj pusto. Tutaj też chyba pusto. Gdzie wylądujemy teraz? Z tej strony. Dobra, czy jeszcze raz. Tu jest pub. Ja bym do kuriera chciał iść. O, tu jeszcze na trochę rzeczy. A, jedno. Tu jest kurier. Tu jest jakaś gazeta. Mam nadzieję, że przyjmą moją prośbę o przeniesienie. Muszę się dostać do jakiejś innej dzielnicy. Super, obróć się i spieprzaj. Mam dość tego całego cyrku. Płacę duże pieniądze, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Dobrze. Dobrze idzie. Dobry. Środeczka. Zamykamy. Kolejnego typiarza też tutaj mamy. To wiadomo, mnie to bardziej interesuje, czy mogę jakieś rzeczy cenne znaleźć. I widzę, mamy statuetkę. Umbrowy posąg wieloryba. Za 150. Był... Stop, wróć. 150 był wart w poprzedniej części. Tu jest wart tylko 50. Ciekawe, w ogóle zwracają uwagę na to, że są na przykład kredensy pootwierane. Jak wcześniej nie były, kiedy tutaj chodzili. To jest bardzo dobre pytanie. Jest to rzecz oczywiście do ustalenia. 100. Elixir poproszę. Pusto. I pusto. Dopóki oczywiście nie będę miał many, no to nie będziemy pewnie też tych zgarniali, tych remediów. Myślałem, że tutaj typ idzie. Przewidziało mi się do tego. Ale jestem coraz bliżej. No, gdzie tam stoisz? Tutaj. Czy zdążę do ciebie dojść? Wydanie specjalne. Cesarzowa Delilah Coldwyn, prawowita spadkobierczyni tronu, przejęła władzę w Danii. Uzurpatorka Emily Azzano i winny mordu cesarski obrońca zostali aresztowani. Wynoś się stąd!
Czas na wydrukowanie tego masz do jutra. Czemu ja w ogóle słuchałem tych twoich bzdur? Nie wróć, drukarzu. To dzięki mnie miałeś wgląd w poczynania zmory korony. Z czego połowa niepotwierdzona. Chyba przechlałem mózg, żeby dać... Co się znowu dzieje? Pogadamy? Nie widzę, żebyś był chętny. Nie musisz tego robić! Nie chcę. Więc bądź tak miły i zamknij mordę. To już było. O! Dodatko do redaktora naczelnego. Pierdoły. Szklanka. Pa. Ciągu podłączy Dunwall, co przed chwilą czytałem. Okej, okay. Z tego co widzę, to nie ma to nic interesującego. Pogadamy teraz? Nie. Okej, okay. Tutaj. Tu mnie jeszcze nie było. Też pusto. Żeby mnie zabijać. Nie chcę, więc siedź cicho. Nic ci się nie stanie. Dobra, zobaczmy. Jest boilów. Też otwarte. Tam mnie na pewno nie było. Kurde, jakby tego się udało zdjąć z powietrza, nie? To byłoby zajebiste. A wiecie dlaczego? Bo miałbym naprawdę szybkie zejście na dół. Że obawiam się, że gość jest troszeczkę za daleko. Oj tak, był troszeczkę za daleko. Chociaż... Nie, co ja gadam, przecież ja w ogóle teraz nie skoczyłem, tylko spadłem jak skończony debil. Dobra, spróbujmy. Tylko może z rozbiegu, nie? Aha. To fajnie. To bardzo fajnie. Sądziłem, że trochę inaczej się to zadzieje, no ale niech będzie. Zobaczmy, czy tak po prostu mogę skoczyć. Tak, mogę i niestety gość jest za daleko. Albo po prostu Emily za chujowo skacze. To mi się bardziej przydała ta moc, która wzmacnia skoki. Ale że jej nie mam. Niestety. Już zaskoczę. Chyba jeszcze damage'a z tego nie dostałem. Chowaj. Chyba tamten wypatruje. Może potrzebny mi ochroniarz. Nie czuję się już bezpiecznie. To jest jeden plus cywilów, nie? Oni jak nie zobaczą, że coś takiego robię, to nie drą mordy bynajmniej na cały ten, tylko po prostu uciekają i się gdzieś chowają, nie? A nie! Dobra, byłem tu. Okej. Okay. Dobra, gdzie mogę tę mapkę podejrzeć? W dokumentach? Nie, tu są mapy. Dobra. Jak nie masz map? Przecież mapę, sprawdzam mapę przecież. Ha, nie, dobra, czekaj. I zaliczył mi tę mapę po prostu. Czekaj, gdzie jest ten pierwszy punkt, co by widziałem? Tam gdzieś tam chyba był. Ja. Dobra, tu jest chyba pusto już, więc mogę spokojnie powiedz o tej mapy. Hop. Zobaczmy. W pubie byłem, w kurierze byłem. W zbrojowni mnie tylko nie było. I dobra, zbrojownia to jest tam przy tamtym punkcie. Okej. Okay. Dobra, to spróbujmy do tej zbrojowni jeszcze się dostać, zanim idziemy dalej. Ciekawego. Już nie potrafią po prostu trzymać mod pomocy! Straż! Do mnie!
Nie chcę umierać! Nie umrzesz, zamknij mordę. Mówiła, że jeszcze 2 miesiące, a potem go zostawi. Mogę poczekać. Jest tam kto? Zdawało mi się, że ktoś tu był. Dla ciebie to już koniec trasy. To długo nie potrwa. No nie. Masz rację. To faktycznie długo nie potrwa. Dobra. Względnie czysto. Ponawiam wypowiedź. Względnie czysto. Dobra, tu jest jeszcze więcej gości, ale żeby tego jeszcze raz nie powtarzać, to kolejny save. Zapis, jak miło. Gdzie będzie eliksirów? Okej. Okay. Troszkę jedzenia i... mamy save i mamy typa! Chleba. Mamy kolejny obraz. Proszę bardzo. Oj, ładnie, i mamy kod do sejfu. Okej. Okay. Coś tu ciekawego. Nie widzę. Dziennik doktora Galvaniego. A, czyli co, to jest zaś od Galvaniego. Ciekawe. 4. Nie, dobra, tak samo jak w pierwszej części. 4, 5, 1. No! Nie to miałeś obracać. 5, 1. Pistolet, bierz taby srebra. Pistoletu oczywiście nie wezmę, naboi także, ale... Warto było ponownie Galvaniego okraść. I to tym razem nie tylko... I to tym razem nie tylko... ze złota, ale też z obrazu. Okay. To jeden trup. Więcej amunicji. Masz być na miejscu, gdy tylko pojawią się Duke i nasza nowa cesarzowa. Sprawy potoczą się szybko, rób co do ciebie należy, nagroda nie minie ani ciebie, ani innych. Zwróć się przeciw mnie, a poproszę Duke'a, by nasłał na swojego zabójcę na twoich kochanych rodziców. Uwierz mi, nie chcesz, żeby tak zwana zmora korony wpadła do ciebie z niepozapowiedzianą wizytą. Coś w końcu musi robić. Cicho, nic nie widziałeś. Jak na złość teraz nie przejdę oczywiście. Durne, kurwa, pierdolone. Kurwa, ach ty. Nie. Dobra, gdzie tam będzie się patrzył? Mam nadzieję, że nie w moją stronę. O, idzie w drugą. Ty chodź ze mną. Chodź, chodź, chodź. Tu się schowamy. Chodź. No i pięknie. To lubię.
Ja się pytam, czemu oni na to nie wpadli w poprzedniej części? Serio, czemu Corvo tak nie potrafił? Nie było, nie? I mamy jeszcze autozapis. Co się bardzo podoba. Bądź tu sam. Szczęście jest. Killo, szkoda, że się minęliśmy. Co? Halo, gdzie napisy? Killo, szkoda, że się minęliśmy. Zabieram dzieci z Dunwall wcześniej niż plan... Where napisy? O, myślałem, że to jest samouczka. Nie. Z chęcią to wyłączę. Aha, dobra, dlatego. Dobra, to jednak nie, muszę mieć to włączone. Nowałam. Na kilka tygodni przed zbliżającą się rocznicą śmierci cesarzowej Jessamine. Sprawy nie wyglądają najlepiej i nie chodzi tylko o zmorę korony. Poza tym można zarobić na sprowadzaniu nowych górników do wydobycia srebra na południu. Muszę nad tym popracować. Do zobaczenia kiedyś. Okej. Tutaj... dwa pistolety dla amunicji. Zobaczmy, czy ktoś to w sumie usłyszy. Nie, no to... możemy sobie bardzo ładnie zabrać te dwa naboje. Tylko sakiewka. Bo aż sakiewka. Dobra, jeszcze ta zbrojownia. Jednak koniec. Trzeba zachować czujność. A ja mu na to, że to robię. Zawsze. A on, że tak. Ale tym razem tak naprawdę. Kolejna amunicja. Hej! Japa! No i ładnie, autozapis. Wróci, trochę boi. Z tego co widzę, niewiele więcej. Rozkazy Ramzeja. Okej. Serio? Tylko trochę naboi mogę tu zgarnąć? Notkę? Żadnych kosztowności ani nic? Come on! Jezu, ale zawód! Tu jeszcze coś? Granat. Okej, pewnie już mam ich full. Dobra, stary. Za karę za to, że kurde ten... za karę za to, że tu nic nie ma, poleżysz sobie. Poleżysz sobie w tej skrzynce. Nóżka wystaje, ale to nic takiego. Dobra. To skoro już wszystko ogarnięte, no to biegł się na statek. Jeszcze taki strzał kontrolny. Nikogo nie ma. Subcio. Kolejny. Też nie ma. O, dobra, tu akurat ten gościu jest, ale...
Na dwóch, ale dziwo tego nie usłyszeli. Nie powiem, to aż dziwne, no ale dobra. Panowie na glebę. No i super. Turbo stealtha nie będzie, ale jest to mi totalnie zbędne. Jest jakakolwiek szansa? Hej, tutaj! Kurde, czemu się dialog przerwał? Czy tam monolog? Lady Emily, nie uciekniesz daleko z twarzą, która widnieje na połowie miejskich monet. Trwa zamach stanu, jestem obwiniana o morderstwa z Mory Korony. Nie obchodzi mnie, jak wygląda moja twarz. Nazywam się Megan Foster. Pracuję z twoim dawnym sojusznikiem, Antonem Sokołowem. Dowiedzieliśmy się na południu o czymś strasznym. I chcę cię ostrzec. Znam Antona, ale Corvo przepadł. Przybył tu Duke Serkonos razem z kobietą imieniem Delilah. Zmasakrowali wszystkich w sali tronowej. A potem zrobiła coś, czego nie umiem wyjaśnić. Została mi tylko ucieczka. Czasem nie da się zrobić więcej. To mój okręt, groźna wręga. Wypłyniemy, kiedy dasz znać. Muszę się dostać do Karnaki, gdzie zaczęły się morderstwa z Mory Korony. Delilah też spędziła tam nieco czasu, więc trzeba się zorientować, co się dzieje. Wrodziłaś się w Corvo. Nie da się ukryć. Ruszamy? Tak, jestem gotowa. Czasami, bo... O, ukończ całą misję nikogo nie zabijając. Świetnie. 11 aż wykryć, 6 odkrytych ciał, o dziwo. Ale nikogo nie zabiłem, także to jest super. Ale o dziwo, patrzcie, tutaj kurde jaki jest ten jeszcze. Cały taki wykres. Czy idziemy krwawo, czy bezkrwawo, czy nacieramy, czy się skradamy? Mówię, no, jak się gra bez mocy, to jest to jednak trochę utrudnione, ale myślę, że za niedługo, czytaj po tej misji, do pierwszych mocy dostaniemy już dostęp. Zobaczmy. Dwa obrazy i no, zdecydowaną większość monet znalazłem. 3/4 chyba, nie? No. No, bazując po tym okręgu, to prawie 3/4. Znaczy prawie, lekko ponad. Save Galvaniego obrobiony. Zabrano z azylu tyle, ile się udało unieść. Martin ręce zamknięte w C azylu. Okej, okay. To dalej. Dziwna wizyta, coś tu nie pasuje. Dowiedz się, co się dzieje. Mhm, mamy to. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym materiale. Czy ja nadal jestem na statku Megan? Dziwne uczucie. Tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored 2. Cześć!